Ostatnie dni roku każdego skłaniają do przemyśleń, podsumowań i snucia planów lub postanowień na nowy rok. Ta, żartobliwie rzecz ujmując, przypadłość dopadła w ostatnich dniach grudnia suwalskiego radnego Kamila Lauryna. Takiej aktywności radnego nie mieliśmy okazji obserwować już dawno. Kamil Lauryn w przedostatnim dniu 19 roku skierował do prezydenta miasta aż 8 interpelacji. Pierwsza dotyczy doświetlenia przejść dla pieszych i rowerzystów. Jak zauważa radny, w wielu miejscach kierowcy zaskakiwani są przez rowerzystów nagłym pojawieniem się na wiodącej przez jezdnię ścieżce rowerowej. Oświetlenie, jego zdaniem, poprawiłoby widoczność w takich miejscach i poprawiłoby bezpieczeństwo cyklistów. Kolejna interpelacja to należyte oznakowanie północnego wjazdu na obwodnicę. Z obecnych znaków wynika, zauważa radny, że nie jest to właściwa droga do Warszawy, Łomży czy Ełku. W trzeciej interpelacji radny wskazuje kilka skrzyżowań, które wymagają ustawienia lusterek drogowych poprawiających bezpieczeństwo wjazdu na drogę z pierwszeństwem przejazdu. Są to skrzyżowania ulic Augustowskiej i Rzeszowskiej, Wiśniowej i Kalinowej z Jaśminową, Jaśminowej z Cisową. Kamil Lauryn zwraca uwagę prezydenta również na mapę informacyjną przy Hammerschmidta i oczekuje lustracji stanu innych tego rodzaju tablic w mieście pod względem wizualnym. Nie precyzuje tutaj żadnych konkretnych uwag. Radny interpeluje też o przywrócenie zegara na skrzyżowaniu ulic Sejneńskiej i 1 Maja, bo jak pisze, proszą o to przyzwyczajeni do czasomierza mieszkańcy. Radny również zainteresował się niesprawną kamerą monitoringu na parkingu przy ulicy Marii Konopnickiej. Oczekuje jej naprawienia i domaga się podania terminu naprawy urządzenia. Szereg oczekiwań ma również w odniesieniu do licznych w Suwałkach tzw. orlików. W swojej siódmej interpelacji domaga się zwołania komisji, która oceni stan techniczny tych boisk, skontroluje ich zabezpieczenia i przedstawi mu sprawozdanie z tych działań wraz z informacją o kosztach ewentualnych napraw. Ostatnia, ósma interpelacja to pomysł na akcję pomocową, polegającą na dzieleniu się ciepłą odzieżą z osobami potrzebującymi tego rodzaju wsparcia. Radny proponuje, by w kilku punktach miasta ustawiono wieszaki na zbędną jednym, a potrzebną innym odzież, którą potrzebujący mogliby po prostu zabrać i z niej korzystać. W interpelacji radny wyraził nadzieję, że akcja wymiany ciepła stałaby się miejską tradycją. Radny Kamil Lauryn w minionym roku łącznie złożył 11 interpelacji. Mimo grudniowego wysypu nie udało mu się nawet zbliżyć do interpelacyjnej aktywności radnej Anny Ruszewskiej. W 2019 roku pani Anna interpelowała aż 28 razy. Od początku aktualnej kadencji na biurko prezydenta wpłynęły 94 interpelacje.